Cześć, witam wszystkich ponownie. Dzisiaj sneak peek z nowych gadżetów. Cztery nowe gadżety wchodzą, a mianowicie tutaj muszę sobie trochę pomóc. Jin, Rosa, Mr. P i Poco. No ja wam postaram się je pokazać. Więc tak, pierwszy gadżet to Jina. Co ten gadżet będzie robił? A mianowicie mściwe duchy. Jin wystrzeliwuje do wszystkich widocznych wrogów na dużym obszarze pociski samonaprowadzające, które zadają maksymalnie 800 punktów obrażeń, w zależności od odległości. Ładunki na mecz 3. No i zobaczmy, jak to działa. Idźmy sobie na Jina. I zobaczymy, jak to wygląda tutaj. Ściszę tylko trochę, żeby nas nie zagłuszało. Więc mamy Jina i mamy gadżet. Wszystkich widocznych przeciwników. Zobaczcie, no mamy podstawowy strzał Jina. I teraz używamy gadżet. Wow. Nie ma powiedziane maksymalnie, ile jest. Ale widzieliście to, co się dzieje. Bierzemy sobie Jina do 4 na przykład. I zobaczmy, jakie są obrażenia. 600, 620, 650. Może wyjdźmy i wejdźmy jeszcze raz. To przetestujemy sobie, jak to działa naprawdę. Bo chyba chodzi o odległość. Więc zobaczymy, jak to będzie z odległości. To będzie mega gadżet. Zobaczmy tutaj. Z bliska 380, z daleka nawet 800, czyli musi być taki odległość strzału i wtedy one zadają maksymalnie. Zobaczymy, do ilu tutaj wystrzeli. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, gdy tutaj będzie tyle różnych celów. Zobaczmy. What? Do wszystkich wystrzeliło, jeśli się nie mylę. Mamy jeszcze jeden gadżet, niestety to się odradza. Zobaczymy z rogu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15. Chyba jakoś tak to było. Wow. Wow, masakra. Wyobraźcie sobie, co to będzie na brobolu z Jinem. Wow. Nie wiem, no ten gadżet chyba musi wygrać. Znaczy, dla mnie to jest totalnie najlepszy gadżet. Idziemy już do następnego gadżetu. Kolejny gadżet to Rosa. Rosa też będzie miała mega gadżet, mordeczki, wręcz niesamowity. Ale zanim przejdziemy do Rosy, oczywiście pamiętajcie, że jeśli robicie dla siebie zakupy, bo pamiętajcie, że robiąc zakupy za gemy robicie je dla siebie, nieważne, czy ktoś mnie prosi, żeby gdzieś tam wejść, czy nie. To są wasze gemy i ja nigdy nie dostaję czegoś takiego jak 60, 90 czy 120 gemy. Z waszych zakupów jakieś tam przychodzą grosiki, które się zbierają, jak jest ich setka czy dwie setki, to może tam wychodzą jakieś złotówki z tego, czy tam może odrobinę więcej. W każdym bądź razie, z każdym zakupem w tym sezonie możecie brać udział w losowaniu. Każdy zakup bierze w losowaniu cały sezon. Drugi gadżet do Rosy to wrogie zarośla, bo jest mega wymyślony. Lecimy w wrogie zarośla. Co to dokładnie będzie? Wszyscy przeciwnicy ukrywający się w zaroślach otrzymują od 100 punktów obrażeń. Nie od, tylko 100 punktów obrażeń. I zostają spowolnieni na 3 sekundy. Ładunki na mecze 3. I ten gadżet postanowiłem, że wam... No nie za bardzo wam nie pokażę, no bo to jest gadżet, który tutaj w tej treningowej jaskini nie ma trochę racji bytu. By musiał odpalić gierkę, umówić się z kimś, to tak chyba średnio. Natomiast wyobraźcie sobie, że wszyscy, którzy są w krzakach, dostają obrażenia i są spowolnieni na 3 sekundy. Nieważne gdzie jest, jakaś kamperska mapa czy coś takiego. Masakra, bo już sobie potrafię wyobrazić użycie Rosy. Także tutaj tylko na sekundę wyszliśmy, idziemy na kolejny gadżet. Macie w każdym razie go pokazanego. Kolejny gadżet mordeczki to będzie nic innego jak Mr. P. Mr. P, mega fajny gadżet. No i bardzo, no zresztą zobaczycie sami. Nowy gadżet to boj na ratunek. Co to będzie robiło? A mianowicie następny atak spowoduje pojawienie się dodatkowego boja, czyli dodatkowego tego malutkiego stworeczka. W miejscu uderzenia ładunki na mecz 3. To jest akurat mega fajne. Wybieramy sobie i idziemy spróbować, jak to wygląda, mordeczki. No i mianowicie, oczywiście ja tutaj mam tylko próbną tego wersję. Czy ten gadżet będzie taki super? No zaraz zobaczymy. Zobaczmy sobie, idziemy tutaj. I na przykład robimy coś takiego. I zobaczcie, co się dzieje. Teraz wyskakuje ten nowy boj i dobrze go nie pokazałem. To było genialne.
ale w sumie mamy tego malutkiego, milutkiego pindipoczka i teraz sobie zobaczcie, w momencie gdy strzelamy, wyskakuje nam taki malutki i teraz on zadaje jeszcze obrażenia dodatkowo. Oczywiście już go nie możemy wzmocnić, natomiast no jest cały czas. Ciekawe, czy można zrobić więcej niż jednego. Tak! Można zrobić więcej niż jednego. Czyli w sumie mamy trzy takie strzelające. Oczywiście do robota. Normalnie będzie to no, takie powiedzmy nierealne, ale one dalej śledzą swoje cele. Więc będzie można je wykorzystywać do śledzenia z odległości, co jest po prostu mega fajne. Tak to wygląda i oczywiście tutaj mamy główne jeszcze, gdzie można użyć główne ulti i one cały czas też wychodzą. Także cztery można w sumie mieć, jest genialne, genialne. Czyli na razie mi się najbardziej podoba ten gadżet do misterapii, jest ok, nie że jakiś super fajny, ale podoba mi się przede wszystkim do Dzina, musi wygrać, Dzin jest po prostu genialny. Jutro będzie już głosowanie. Dwa gadżety, które wygrają, zostaną wybrane, a dwa kolejne zostaną jakby przesunięte do następnego losowania. Ostatnią postacią, którą wam chciałem pokazać, to będzie gadżet Poco. Tak, i tutaj jeśli chodzi o gry zespołowe, o trójki, to będzie naprawdę mocny. Idziemy sobie już na Poco, idziemy sobie na gadżet. Zobaczcie, jego drugi gadżet, ochronna melodia. Co to jest? Usuwa niekorzystne efekty z sojuszniczych zadymiarzy na dużym obszarze i zapewnia niewrażliwość trwającą 1 sekundę ładunki na mecz 3. No więc zobaczmy sobie, jak ten gadżet mniej więcej mógłby działać, bo to tylko w tej jaskini treningowej wam pokazuję tutaj. Natomiast wiadomo, jak działa, tylko trzeba zobaczyć, o co chodzi. Więc no, mamy tutaj Poco. Może sobie nabijmy. Mamy tutaj Poco i teraz zobaczmy, jak to mniej więcej działa. Widzicie ten obszar, który jest? Wszystkie jakieś spowolnienia, jakieś inne złe rzeczy, wszystko zostaje usunięte i zaraz jest jakby gotowy do użycia kolejnego. Czyli właściwie chyba 5 sekund. Zobaczmy. Raz, dwa, a teraz już nie zobaczymy, ale tam było chyba około 5 sekund. Usuwa ze wszystkich swoich towarzyszy, których ma. Więc no, będzie to mega gadżet do takiej kompozycji, która może, do grania przeciwko kompozycji, która może właśnie takie rzeczy powodować, więc mega użycie, natomiast no, mi się osobiście podoba najbardziej, jeśli chodzi o gadżety, to co wam wspomniałem, mi się najbardziej podoba gadżet do Dzin no, moim zdaniem jest mega. To by było na tyle już dzisiaj, dziękuję wam serdecznie, mordeczki, jeśli wam się podobało, zostawcie lajka. Ja będę wam bardzo wdzięczny. No i cóż, i to jest ten sneak peek. Wracamy pomalutku do odcineczków na głównym kanale. Postaram się wam robić je tak często, jak się tylko da. A tymczasem się z wami już żegnam i widzimy się najprawdopodobniej na Penigem Extra na live'ie. Najprawdopodobniej, bo jeszcze nie wiem na 100%, ale trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa!